Słuchacie Państwo Rozgłośni Polskiej, Międzynarodowego Radia Białoruś, na cykl Okiem Polaka, Daniel Mikusek, witam serdecznie. Moimi gośćmi w studiu dzisiaj są pan redaktor Konrad Hartung. Dzień dobry Państwu. Pan redaktor Piotr Piotrowski. Dzień dobry. I pan redaktor Paweł Jański. Witam. Witam serdecznie Panowie, dziękuję za przybycie do studia i mam taką ciekawą rozmowę. Donald Tusk i tradycyjne wartości. Czy w ogóle to idzie w parze? To może zacznijmy rozmowę od tego. Chciałbym też przypomnieć, że ostatni rząd pana Morawieckiego, przepraszam, zamyśliłem się, ostatni rząd pana Morawieckiego również miał pewne zmiany w swojej strukturze, prawda? Mówimy tutaj o tych tradycyjnych wartościach. I chciałbym tutaj przypomnieć dla pana redaktora Piotrowskiego naszą rozmowę z panem polskim politykiem, czyli z panem naszym gościem. Pamięta pan nazwisko? Tołwińskim, Krzysztofem, tak. Dziękuję za podpowiedź. Otóż pan Krzysztof Tołwiński powiedział wyraźnie, że ten elektorat dla Stanów Zjednoczonych, elektorat Prawa i Sprawiedliwości, nie jest dobry i Amerykanie pozbyli się Prawa i Sprawiedliwości, żeby zastąpić ich elektoratem mniej patriotycznym, prawda? No i więc wróćmy do zagadnienia. Więcej takim libertariańskim, multikulturalnym, libertariańskim, którzy wykonują wszyscy zamówienia umowy Zachodu. No, elit liberalnych. To wrócę, panowie, do takiego pytania, które pojawiło się na początku. Donald Tusk i tradycyjne wartości, czy to idzie w parze? Bo swojego czasu Donald Tusk stał po stronie tradycji. Był taki moment w jego karierze. Kiedy? O, to początek lat 2000, początek lat 90. I tak był. Ja widziałem nawet zdjęcia z jego domu, gdzie można powiedzieć, to była swego rodzaju w rogu ustawiona kapliczka, mnóstwo jakichś świętych obrazków, tak, krzyży. Kiedy przeszedł na, tak, kiedy startował w wyborach na prezydenta i przegrał z Lechem Kaczyńskim, to on wtedy przeszedł na katolicyzm. Tak, wtedy przemianował się na katolika. Także... A do tego kim był? A no, nie wiem. Satanistem? Nie był satanistą. Ateistą może. Nie, jeśli dobrze pamiętam, to on wtedy był chyba obrządku luteriańskiego, luterianinem był. Augsburskiego, ewangelickiego. Coś takiego. No ale nie tutaj z Kaszub i podaje się jako Kaszub. Tak, więc... tak, więc być może, że tak, ale tutaj panowie, to tylko Donald Tusk wie. Niemniej jednak podano do publicznej wiadomości, to pan Kurski podał do publicznej wiadomości, że zobaczcie, oto niemiecki agent przechrzcił się na katolika. Niemiecki, ty, nacystowski agent. No to już... Że on nie z Demokratycznej Republiki Niemiec. No nie, on nie był z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, to prawda, to fakt. No więc panowie, trochę się zmieniło, no bo minęło już 30 lat, ja pamiętam jak na początku te wszystkie partie polityczne, ja pozwolę sobie tak z pamięci wymienić, na początku mieliśmy Kongres Liberalno-Demokratyczny, to jest pan Tusk. Potem Kongres Liberalno-Demokratyczny zmienił się w Akcję Wyborczą Solidarność. Kiedy Akcja Wyborcza Solidarność po jednej kadencji rozpadła się, powstała Platforma Obywatelska. I wracamy jeszcze raz. Mieliśmy coś takiego jak Porozumienie Centrum, PC. To byli bracia Kaczyńscy. Bracia Kaczyńscy Porozumienie Centrum zamienili w Akcję Wyborczą Solidarność. Kiedy Akcja Wyborcza Solidarność rozpadła się, zamienili to w Prawo i Sprawiedliwość. Czyli jak panowie widzicie, minęło 30 lat, nazwy się pozmieniały, niektóre twarze się pozmieniały, ale tak naprawdę to niewiele się zmieniło. Niemniej jednak coś się zmieniło. Do tej pory... A Solidarności zostali się. No tak. Ja nawet mam takie zdjęcie w zeszłym roku, w sierpniu, panowie z Solidarności, ci, którzy zostali pominięci przez kolegów, wyszli na ulicę i żądali dekomunizacji, żądali dekomunizacji, żądali desowietyzacji i wiele, wiele innych rzeczy i tam nawet na transparencie mają napisane żądamy chleba. Deczłowieczenie. Tak, ale wiecie co, najbardziej zabawne jest to, że taki wielomilionowy ruch Solidarności, to ich wtedy można było policzyć na palcach dwóch rąk. To taki komsomol antykomunistyczny. Teraz już tak. Faktem koledzy ich zostawili na lodzie i jedyne co im zostało to protestować, ale na protest przyszło, bo policzyłem na zdjęciu 9 osób. No to dobrze. Ale mieli takie transparenty, że co najmniej 20 musiało rozwijać. Musieli sobie z tym poradzić. Na pewno wzięli ludzie na pieniądze, żeby oni trzymali te
Chyba za swoje to zrobili, bo naprawdę żywej duszy koło nich nie było. Zostali tylko sfotografowani i gdzieś w jednej gazecie, dosłownie w jednej gazecie, trafiłem na artykuł. Ja chciałem go napisać. To podobnie jak jakiś radykalny, ekstremistyczny ruch. Kiedyś tak. Nawet ten ruch zmienił sytuację geopolityczną w naszym regionie. A dzisiaj została ich grupka. A dzisiaj sytuacja geopolityczna zmieniła ten ruch. Dokładnie tak. Wiecie co, panowie, Edward Gierek w przerwanej dekadzie już w roku 89 powiedział, że odnosi wrażenie, że kiedy Solidarność odegrała swoją rolę w rękach Zachodu, przestała być Zachodowi potrzebna i widzi, ma takie wrażenie, to jest rok 89, że ta Solidarność jest pomału... Została się papieżem toaletowym. Nie, on powiedział, że zaczyna być jak niechciane dziecko. On użył takiego sformułowania, ale to samo znaczy, tak. Stała się zbędnym papierem toaletowym, no bo po co komu szary papier toaletowy, jak można kupić ładny i pachnący. Nasz sam Solidarność. Tak, panowie, no więc widzimy, na początku partie prawicowe, które wymieniłem, one rzeczywiście były stricte prawicowe, opierały się na tych tradycyjnych prawicowych wartościach, a więc na własności prywatnej, na kościele katolickim, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę. I zobaczcie, panowie, jak po 30 latach te partie prawicowe się zmieniły, jakimi zaczynają mówić językiem. Do tej pory gubernator Morawiecki mówił o tych tradycyjnych korzeniach, o tej tradycyjnej rodzinie, o tym, że precz z LGBT, o tym, że precz z homoseksualistami, precz z lesbijkami. No i nagle jego ostatni rząd pokazuje coś zupełnie innego. I w przypadku Donalda Tuska tak samo. Główne hasło, pedały wszystkich krajów, połączy się. To jest hasło, które pamiętam z mojego dzieciństwa i było proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. A dzisiaj tylko pedały. A dzisiaj tylko homoseksualiści, panie redaktorze. Bądźmy przez chwilę poprawni. Później to się pewnie zmieni, ale zostawmy to. No to panowie, to o co tutaj znowuż chodzi? No, mieliśmy do czynienia z partiami prawicowymi, tradycyjnymi i nagle te partie zaczynają zmieniać wizerunek, zaczynają nawet zmieniać elektorat. A mi się wydaje, że my zbytnio koncentrujemy się na sprawach płciowych. Tradycyjne wartości, ja tutaj sobie wypisałem, uczciwość, honor, szlachetność, jakoś zapomnieliśmy o tym. A mi się wydaje, że trzeba było o tym takie przypomnieć. Takie wartości na chleb nie namarzysz. A wie pan, te wartości, które no to teraz... Pan redaktor Piotrowski powiedział dosyć przewrotnie. No to trzeba pamiętać, że pan redaktor Piotrowski jest przewrotny. Podpuszcza. Mi się wydaje, że właśnie dlatego, że te utracili panowie Tuskie, Kaczyńskie, tą uczciwość, honor i szlachetność, dlatego on teraz oni są tacy... Lawirujący? No cały czas. Jak to politycy jest wielkie, nie? Tylko ja widzę, że z tej wielkiej polityki, no jak na Ukrainie też, teraz, to kraj był, nazywał się Ukraina i teraz Banderostan, Banderland, albo nawet 404. Banderstadt. Tutaj pan Musk, jeśli dobrze pamiętam, tak, jest taki miliarder na Zachodzie, więc pan Musk powiedział, że to chyba sprzed kilku dni cytat, oficjalnie nazwał chyba gdzieś to nawet Żeleńskiemu napisał na internecie, bo Żeleński jakiś tam wpis dokonał i on mu napisał, że Ukraina to jest nic innego jak 52 stan Stanów Zjednoczonych, który walczy w interesie Ameryki jako stan Stanów Zjednoczonych. Tak mu napisał. To, że walczą w interesie Stanów Zjednoczonych, to bez dwóch zdań. Tak, ale to nie jest 51 stan jak Wielka Brytania. I nigdy nie będzie. I nie będzie on stanem. On jest pozastanowy stan. Ja bym tak powiedział, bym bardziej. Zawsze nagle się mówiło 51 bardziej, stan. Bardziej dokładnie to by jest pozastanowy stan. No tak, ale chodziło tu raczej o to, że gdzieś tam ja rozumiem, wyraził swój pogląd. No to nie tylko uczciwość, nie tylko szlachetność, nie tylko empatia. Honor. No tak, ale będę przewrotny jak redaktor Piotrowski. Tak. Kiedy upadł PRL i kiedy ludzie mówili o honorze, tak jak pan przed chwilą powiedział, to bardzo wielu prozachodnich obywateli mówiło z przodu honor, ale z tyłu gołe pośladki. Wie pan, ja to, na to powiem, boso, ale w ostrogach. No ja często powtarzam, panie redaktorze, że Białorusini żyją co prawda nie na bogato jak pan Tusk, Gates i inni, ale przynajmniej żyją na swoim, u siebie i za swoje.
No uczciwie. No, ostatnio widziałem problem wynikający z uczciwością. Otóż pewien białoruski biznesmen, który rozpoczął budowę tutaj w Mińsku, niedaleko osiedla mieszkaniowego, wieżowce 33-piętrowe, no niestety ukradł pieniądze, które ludzie mu powierzyli, uciekł do Polski. No i tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało dla białoruskiej strony, że nie wyda go w ręce białoruskie, no bo tam jest reżim, a on w niczym nie naruszył prawa. On wolny człowiek. Tak. I on obkradł prostych tych, kto popiera dyktaturę, reżim, tak. Łukaszenko, a ich potrzebno obkradać i to będzie robić dalej reżim warszawski. Właściwie tak to jest. Popierać tych złodziejów. Właściwie to jest wyjątkowy przypadek, bo na Białorusi to przez państwowe wszystko idzie struktury. Ale to są prywatne, to nie jest tak. No, tutaj jest bardzo dużo rzeczy ja prywatnych. Jakoś to wyjątkowo, ja pierwszy raz słyszę, to że... To tak jak w Chinach. W Chinach jest dużo rzeczy państwowych, natomiast wiele sektorów ma możliwość prowadzenia działalności prywatnej. To tak jak te budowy domów, mieszkań w Chinach. No, biznesmeni chińscy postanowili wzorem biznesmenów Europy Zachodniej wziąć pieniądze i ogłosić bankructwo. No tak to wyglądało w Chinach. Nasza prasa rozpisywała się, że to katastrofa, koniec Chin. Chiny już upadły, bo mają wielki kryzys budowlany. A prawda była taka, skończyło się na tym, że partia weszła na konta tych biznesmenów i powiedziała, albo spłacisz z własnej kieszeni, albo my się za ciebie weźmiemy. I żadna transakcja finansowa nie odbyła się bez kontroli partii. Domy zostały dokończone, a tam, gdzie biznesmeni niestety pieniądze zdefraudowali, trafili za kratki, budowy dokończyło państwo. I dzisiaj Chińczycy bardzo mocno rozważają nacjonalizację kolejnego sektora, sektora budowlanego. Proszę zwrócić uwagę, że Chińczycy od roku 80 utrzymują jeden i ten sam model. Ten model nie ewoluuje, ten model się nie zmienia. To jest model Deng Xiaopinga. On w ogóle nie przechodzi żadnej metamorfozy. On jest sztucznie utrzymywany, ale bardzo mądrze i rozsądnie. I to chyba było 2 lata temu, Xi Jinping znacjonalizował 3 sektory. Znacjonalizował sektor petrochemiczny, sektor IT informacyjny i sektor informacyjny, czyli radio, prasa, telewizja. To wszystko zostało znacjonalizowane. Został jeszcze jeden sektor budowlany, który rozważają dosyć mocno ze względu na te afery, ale to są afery niezwiązane z sytuacją gospodarczą kraju, tylko z tym, że po prostu ktoś postanowił być jak Donald Trump. Wybudował kasyno w Las Vegas, które doprowadził do bankructwa. Koledzy zostali z niczym, którzy zainwestowali pieniądze. No, Polakom też nie płacił. No, ale on za to szanował Polaków, bo pracowali u niego na czarno. Nie wiem, czy pan pamięta to. Tak, ja czytałem właśnie historię Polaków, którzy pracowali u niego tam już jeszcze chyba za... którzy wyjechali tam w latach 80-tych, 90-tych, nie pamiętam, do Stanów Zjednoczonych i którzy właśnie narzekali, że Donald Trump ich oszukał, że pracowali, ale ostatecznie żadnego wynagrodzenia nigdy nie otrzymali. No słusznie, po kapitalistycznemu maksymalizacja zysku, panowie. Także to takiego, tak, ale to jest, no nie oszukujmy się, no bo skoro odeszliśmy trochę od tematu, to powiedzmy sobie szczerze, większość ludzi bogatych nie dochodzi do bogactwa inteligencją, tylko brakiem skrupułów i bezwzględnością. Tym się głównie dochodzi do bogactwa. Brak skrupułów i bezwzględność to są ważne słowa. A kiedy my mówimy o wartości tradycyjnej, czy powinien ksiądz w kościele katolickim dopuszczać do Eucharystii mianowicie tych kapitalistów? A, panie redaktorze, i tutaj to, co pan powiedział, jest brakiem znajomości polskiego podwórka. Posłużę się moim podwórkiem. Otóż nie będę się posługiwał nazwiskiem, ale jeżeli mieszkańcy Wołowa mnie słuchają, to znają sprawę, wiedzą doskonale, o co chodzi. Pewien ksiądz, tam są tylko 2 parafie, była jedna, zrobiono 2, więc pewien ksiądz pewnej parafii miał przyjaciółkę. No, była po rozwodzie, atrakcyjna, młoda. To często się zdarza. Kobieta. Bardzo często się zdarza. Pożyczył od niej wiele lat temu, to były wtedy duże pieniądze, ponad 50 tysięcy złotych. Pożyczył, no bo parafia potrzebuje na remont dachu. Parafia zawsze potrzebuje na remont dachu. Skończyło się na tym, że związek się rozpadł, bo pan ksiądz nie chciał tych pieniędzy oddać. Inna sytuacja, nie ten sam ksiądz, inny, ale z tej samej parafii został w więzieniu w Wołowie przyłapany na tym, jak sprzedawał narkotyki dla więźniów. Ojej, to liberał.
Ale wręcz przeciwnie. Chodził jeszcze na pewno na piedalskie marsze. No tego nie wiem. Chyba nie, raczej nie. Ale to nie o to chodzi. Co stwierdził pan prokurator? I to jest piękne stwierdzenie. Pan prokurator, który przebadał sprawę, rzeczywiście stwierdził, że ksiądz wnosił narkotyki, sprzedawał narkotyki dla więźniów. Nie może być sądzony i nie można mu postawić żadnych zarzutów, ponieważ nie wiedział, co czyni. I to jest w dokumencie. Prokurator wydał takie orzeczenie, się pod tym podpisał. Nie wiedzę. Bo nie wiedział, co czyni. On nie wiedział, że robi źle. On nie wiedział, że sprzedaż narkotyków dla więźniów to jest coś złego, że on narusza prawo. On się kierował chrześcijańskim sumieniem, bo chciał pomóc. Tak, może leki. Myślał, że to leki, że im pomagają. No, w leczeniu depresji. Na pewno inkwizycja w średniowieczu tak samo niosła pomoc. Bardzo. Ten, który wytrzymał tortury i się nie przyznał, to znaczy, że był niewinny. Mnie jest jeden ksiądz znajomy, no nie ksiądz, mnich nawet katolicki z obwodu witebskiego pod granicą rosyjską, tam służy trydenckie mszy w kościele niewielkim, tam wiejskim. I on inne sprawy robił. On tam jeden przedsiębiorca prywatny przyszedł, mówi, вот potrzebna Eucharystia. On mówi, nie, bo ty masz zysk, a zysk to mamona, to grzech, idź modli się, bo ty grzeszny. I nie dopuścił jego do Eucharystii. Ja powiem szczerze, panie redaktorze, z tego co zauważyłem, to Kościół katolicki tutaj na wschód, do Afryki, wysyła księży z powołania. Coś takiego jak na dawnych Filipinach. Tam przecież Kościół katolicki nie nawracał ogniem i mieczem na chrześcijaństwo. Tam nawracał leczeniem, pomocą i tam rzeczywiście ten katolicyzm został mocno zakorzeniony. I tutaj pamiętam takie kontakty z księdzem katolickim, który przyjechał do nas z Afryki z misji, tutaj do nas do Wołowa. Ja byłem wtedy dzieckiem i ja powiem szczerze, że ten ksiądz naprawdę był wspaniałym człowiekiem, dało go się lubić, miał ten wspaniały kontakt, on umiał przekazać te wartości. Natomiast ci księża, którzy byli miejscowi, to ich się po prostu nie cierpiało. No nasz dziekan przecież miał dwie córki w innej miejscowości, alimenty z tego tytułu płacił, a wszystkim kazał żyć w wstrzemięźliwości i tak dalej. No więc, no panowie, no tutaj mamy do czynienia z taką dwoistością moralności. No z jednej strony mamy świętoszków według Moliera, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy naprawdę, bo można ich przyrównać do ludzi zacnych. Nie wiem nawet, co po to powiedzieć. To są fakty z życia wzięte. No na pewno Kościół katolicki na Białorusi, w Kazachstanie do przykładu, więcej taki tradycyjny niż na Zachodzie, bo do przykładu tam był nieco dawnie taki przyjęty decyzję, że Kościół katolicki może błogosławić там шлюби ти нетрадиційні, там, да, педальські. Але в Казахстані, в Росії місцеві біскупи, кардинали заказали те робити, як то антикатоліцькі, антихристиянські дії, а в Хінах в Огулі там всі децизії всіх конфесій, всіх релігій повинні бути ще прийняті через партію комуністичну, а вона то не приймає, бо згодно з уставом правним Хін Людових, педальство – то хвороба, і кожен педал іде до шпиталю на ліки. Na leczenie. No to panowie, no to zadajmy może inne pytanie, a może niepotrzebnie wyprzedziłem tę myśl, bo zapytałem pytanie, czy Tusk i tradycyjne wartości to to samo i powiedzieliśmy sobie, co się tutaj zmieniało na przestrzeni lat, ale to może wróćmy do korzeni. Co to są te tradycyjne wartości? Tutaj redaktor Hartung już zaznaczył kilka cech. Redaktor Piotrowski odbił to od razu libertarianizmem na zasadzie z przodu honor, z tyłu gołe pośladki. No to panowie, no to zacznijmy od podstaw, od korzeni. Co to są tradycyjne wartości? Jak je należy identyfikować? Jak je należy zdefiniować, na pewno, opisać? Że może my żyjemy w takim społeczeństwie więcej
postsekularnym, że kiedy, że postchrześcijańskim nawet, tak by powiedział, ale na pewno i rodzina u nas nie, mamy tam 10 żon, czy tam małżonek, tak, czy tam 10 mężów, da? Tam nawet nie dwóch, nie trzech. Taka rodzina tradycyjna, nuklearna, jeden męż, jedna małżonka, tam dzieci, no to pierwsze. I to normalne stosunki. Drugi moment, no na pewno to wartości moralne, jak siebie powodzić, jak powodzić między ludźmi, jak powodzić w społeczeństwie, co to wartości, co to warto, co to nie warto, co to ma te wartości, co nie ma. От напевно, навіть так званий кодекс будівничого комунізму, да, який був моральний кодекс будівничого комунізму. Так, кодекс моральний, то ще називало. Так, в Зв'язку Радянському. Коли ми його зачитаємо, то заповіді боскі, біблійні фактично. І, напевно, дійсніші ліваці всі там троцкіщі чи хтось інший, вони приймають, що то якась реакція фашистовська для них. Бо там ліваці всі там в Франції, в Німчах, в Станах Зідночених, для них та культуральна революція, сексуальна революція, то пшеде всім. Для них малженство то і родина то фашизм, праця то фашизм. Навіть мені один чоловік, коли я оповідав про вартості білоруські, про ідеологію білоруську, такі три гасла: праця, родина, ojczyzna. O, to jest hasło z Polski Ludowej. Dom, praca, ojczyzna. Tak to u nas brzmiało. No, może być. U nas mówili tak. Praca, rodzina, ojczyzna. On mnie taki mówi, to hasło faszystowskie. Ja mówię, a czemu w pracy, a co w pracy faszystowskiego? To przymus, to nie ma praw ludzi. A, to potrzebne inne tam hasła, tak? Tam powinien być tam hultajstwo, tam pedalstwo i takie multikulturalizm. A może jeszcze do tego dodamy anarchia? Anarchia, o, hultajstwo, pedalstwo, anarchia. No to pasuje. Tak, podoba się. A czy to chyba temu rozmówcy to chyba temu rozmówcy się podoba, bo jeżeli dom, praca, ojczyzna jest czymś złym, jest czymś nazistowskim, chociaż to bardziej socjalistycznie brzmi niż nazistowsko, no to ale z drugiej strony naziści też podobnie przecież głosili, prawda? O, to zaczyna się. O, z tego i zaczyna się. Ale naziści przecież też podobnie głosili. Panowie, słuchacie Państwo rozgłośni Polskiej Międzynarodowego Radia Białoruś, nasz cykl Okiem Polaka, kontynuujemy rozmowę. No to powiedzieliśmy już sobie i socjaliści, i komuniści, i naziści, i nawet kapitaliści swojego czasu posługiwali się również, konserwatyści bardziej, tak. Posługiwali się również tym tak zwanym kodeksem, tradycyjnym kodeksem moralnym, gdzie ta praca, ta uczciwość, odpowiedzialność, tak, była gdzieś tym punktem fundamentalnym. To był fundament, to był fundament ustroju. Czemu wcześniej nic nie mówił pro to, bo to wszyscy rozumieli, był taki konsensus, a gdzieś вже в літах 90-х, 2000-х почали ще ті рухи, де мовили, ні, родина то не то бздура, ойчизна то фашизм, яка ойчизна, мультикультуралізм, глобалізація. Ні-ні-ні, дві пучі то теж бздура. Увага. Дві пучі то бздура над бздурою бздура. Панове, вони бздури побіра. Читаєм то останньо, запам'ятаєм собі. Вони мовлять то так: панство то є річ спільна, а річ спільна то є річ нічия. A więc bez własności, a więc bzdura. Z tego punktu widzenia oni takie założenia mają.
Ja to wyczytałem między wierszami, ale warto zwrócić uwagę na to, że dla nich państwo to bzdura. Najlepiej, gdyby wszystko było prywatne. Czyli gdzieś tam dążą do tego, aby państwo stało się własnością prywatnego monopolu. No tak to jest. Ja wiem, że tak jest, ale oni twierdzą, że to się dopiero trzeba musi stać. Trzeba pracować nad tą nadbudową, po prostu wytłumaczyć ludziom, że państwowe, to co jest państwowe, to należy do całego narodu, a każdy jest członkiem tego narodu. I to trzeba wytłumaczyć ludziom, jeśli chodzi już o te wartości. No takim się nie da wytłumaczyć, pan zdaje sobie z tego sprawę. Oni mają już głowę nacechowaną swoimi poglądami, lata które puszczają w eter. Nad tymi ludźmi uważam i da się wszystko wypracować. No a to coś nowego, niespodzianka. Czemu? A? Zostawmy to. Ale miła niespodzianka. No to wróćmy, panowie, do tych tradycyjnych wartości. Wiemy już, że swojego czasu wszystkie ideologie tymi wartościami się posługiwały. Natomiast współcześnie te wartości nie wszędzie, no bo na przykład w Białorusi, w Chinach, w Rosji, w krajach arabskich, w krajach afrykańskich, te tradycyjne wartości zostały. Zapisanie w Konstytucji jak obowiązkowe. У нас не ма ніяких там педальських угруповань. ЛГБТ признане ідеологією і практиком, і рухом екстремістичним, екстремістським. Ну, бо просто... Бо то є екстремізм. Так, то, ну, бздура. Ну, так, але мусите чоловіка... взяти під увагу, що тими екстремістами для них ми також є. Порушення психічне, те люди мовлять, там, кубка людей, мовлять, що ми, то рух, то наші права, меч, то психічні хвороби, і то не хвороби, треба, щоб ви признали то, що норма. Нормаль. Так питання інне. Дійсно, то педали. На наступний день шизофреніці. А них будуть гвалтіціле. Педофіле. А них будуть мордерці, педофіле. Канібали. Так. Звичайно, і так, то логіка, що вичваренство є нормом. Norma to wyczwareństwo. To wiecie co, panowie? Uwaga, kolejny przykład z IV Rzeszy. Ja o tym pisałem na Telegramie i brzmi to tak. To w gazecie wyczytałem, niemieckiej gazecie, chyba w Bildzie, ale to już mniejsza z tym gdzie. Otóż do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w muzeum w Niemczech LGBT pedofile zażądali usunięcia lesbijek, ponieważ lesbijki sprzeciwiają się pedofilii. No tam są jakieś konflikty, bo przecież nawet te ich LGBT, oni, znaczy tak, LG można powiedzieć, bo to lesbijki i geje, że też są w sporze z tymi transwestytami, też, że im nie wszystkim to odpowiada, bo że na początku podobnież tego ruchu to tylko chodziło o prawa lesbijek i gejów i że niewielu im tam nie pasuje, tam, że ci właśnie no, już totalni niezboczeńcy, ci, którzy tam się lubią przebierać w te damskie ciuszki, także no, tam są jakieś konflikty, to nie jest jakiś też jednolity ruch, no nie stara to się to chodzi. Ja nie do tego zmierzam, ale zobaczcie, panowie, na jedną istotną rzecz. I to pan Jański idealnie wypunktował. Oni się już podzielili, oni się już pokłócili. Zobaczcie, o co oni się kłócą. Lesbijki o to, że nie akceptują pedofili, pedofile o to, że lesbijki ich odrzucają. Drzewofile, że ich odrzucają. Tak, a zoofile o to, że zwierzęta nie chcą z nimi spółkować. Так, а звіжента, що вони хочуть спілкувати, але не так. Ну, то показувалим для панів своєго часу артикул з газети, польської газети, як представители польського ЛГБТ узбирали понад 5 тисяч злотих на операцію зміни пухці для крови, яка не чує ще кровом. Цікаво, чи вона хотіла цієї операції. Навіть не в якому язику ще з нього порозумівали, але розумієте, панове. Як вони то зрозуміли? Не вім, але розумієте, панове, ці люди, з яких на siłę, no, ona podspodobało im się to. Jechać do kombinatu mięsnego. A może. Mięsobójni. A jej lesbijki jakieś tam pedały wzięli i zabrali do siebie. No tak, ale krowa kosztowała chyba 3000 zł, a rolnik im ją sprzedał za ponad 5000, więc całkiem... Super, tam artykuł brzmiał w tytule, ciekawe, cytuję, rolnik nieźle zarobił na debilach. Tak to brzmiało. Цікаве, а комісія європейська буде цей факт розглядати? Може, вони зґвалтили ту крову?
Nie. No nie, no bo krowa przecież nie chciała być krową, zrobili tylko chciała być bykiem. Traumę zrobili. Psychiczną traumę, no tak. Fizyczną traumę. Ale czy wy widzicie, do czego to zmierza? Czy wy widzicie, co tam... Bzdura, dokładnie, czy wy widzicie, o czym my rozmawiamy? Tak, no, ja rozumiem, teraz... że to te tematy, jakie wprowadzają dzisiaj elity zachodnie w różnych krajach, то тематы, которые отбирают наши взгляды, спойжения с реальных квесты, проблем, и накировывают их на те вымышленные, воображенные проблемы. Выимагинованные. Выимагинованные. І то, для чого робиться? От поляці дійсні, так? Відзають, що хочуть. Хочуть, щоб не було війни, хочуть, щоб не було бандеровців у них в краю. А Туску потрібно вже попірати бандеровців, попірати війну. І що Туск робить? Підалів потрібно попірати ще, щоб всі в краю займалися підалами. Бо, напевно, здоровий чоловік не хоче, щоб йому діткам в школі мовили, от ти повинен бути підалом. Коли ти не підал, то ти фашист. Коли ти там... Ні, коли ти не підал, то ти комуніста або левак. Ну, ні, ну, зараз то страчило трохи да, на рівні, але... Он, левація, це, на заході, зважно. Нова лівіця польська да. Там мові. Ні, підали всіх країв лончище. То, панове, я би хотів звернути увагу, бо оглядав цей вивід пана Грзегорза Брауна у пані Моніки Ярузельській, і пан Грзегорз Браун в одному пункті мене заскочив. Pan Grzegorz Braun używa słownictwa, którego ja odżywam od wielu lat. I on powiedział wprost, że prawactwo, ja tak właśnie ich nazywam, to prawactwo, które zamiast jeść schabowe żre karaluchy, to prawactwo, które zamiast mieć żonę i dzieci, to się pedali albo z mężczyzną, albo z kobietą. I on nazywa wprost... Albo z karaluchami. Albo z karaluchami. On nazywa wprost prawactwo. Także on nie zgubił tego wątku. То можна на конт слов, там, термінів, вещі, дискусії, no, але... Ну, не можна, по то наука створила дефініцію, щоб ми голову називали головою, а не стопою. Дійсно, такий постмодернізм, що фашизмом називаєш родини, а вольністю називають вінзення педалів. No i to, co pan powiedział z redaktorem Jańskim. Bardzo słusznie, zamiast protestować przeciwko utrzymywaniu Ukraińców z moich podatków, Polacy będą się bić o to, żeby homoseksualiści nie mogli adoptować dzieci. No, tak homoseksualiści no, powinni być na leczenie wszystkich. No, ale to wtedy nie starczy dla Ukraińców. A co, Ukraińców potrzebne leczyć? Nie, ale trzeba im dawać pieniądze. Dlaczego im dawać? Dlatego, skoro żeby dają, no to oni znaczy, że trzeba. Banderokrację zrobili w no Polsce. Tak. No oczywiście, przecież wiele osób narodowości ukraińskiej, panie dyrektorze, tylko dokończę, mówię, że oddaję głos. Wiele osób narodowości ukraińskiej domaga się praw Ukraińców, praw wyborczych no i praw politycznych w Polsce. Mówią o tym wprost i oficjalnie. Stworzyć ukraiński kościół. Istnieje? Nie, kościół mianowicie, żeby там всі молили ще на українців. По-українську? На українців, замість Бога українці. Ах, в той спосіб. Ну як, przecież то було вже мовлене, що народ польський є слугом України. Przepraszam bardzo, я на тій лекції не уважавим. Będziesz уважане. Przyjedziesz до Польщі, będziesz modlić się на Бандеру, на Шухевича. Там будеш взносити їм ласки свої. No, в церкві тій новій бандеровській будуть висіти та червоно-чорні флаги. Так. І ходить, що мовить, що це масакра Волинська, то велике звичайство для Польщі. No to tutaj mam zapisany, panowie, temat. Wróćmy na chwilę tutaj do naszego podwórka, naszego tematu. Niektórzy ministrowie zaczęli mówić o legalizacji małżeństw osób tej samej psi. Mówiliśmy sobie o ograniczeniu lub nawet wyeliminowaniu nauki religii i wprowadzeniu w szkołach nauki o teorii płci. No. A ja bym nawet powiedział, że to by było bardzo dobrze,
gdyby religię w szkołach polskich zakazali. Wie pan co, ja panu powiem, jak to było kiedyś. Ja pan redaktor Jański też to zna. Na lekcje religii chodziło się do katechety w kościołach. I to w kościołach robiono takie katechezy po lekcjach szkolnych. Natomiast gdzieś... To było w podstawówce jeszcze. Tak, jesteśmy z tego samego roku. Było do ostatniej klasy podstawówki. Następne już, że tak powiem, szkoła średnia już wyglądało to całkowicie inaczej. I teraz uwaga, panowie, ja pamiętam to jak dziś, jak ulał. Otóż do szkoły średniej przyszli księża. I układ był z państwem taki, że lekcje religii będą uczone w szkołach, ale pod dwoma warunkami. Pierwszy warunek, że to będą lekcje dobrowolne, czyli nikt nikogo nie będzie zmuszał do udziału w takich lekcjach. Teoretycznie są dobrowolne, ale dzisiaj są takie naciski, że rodzice każą dla świętego spokoju, żeby to dziecko na te lekcje religii chodziło. Ale druga kwestia, kwestia finansowa. Kościół zobowiązał się, że będzie nauczał bezpłatnie, że księża katoliccy nie będą pobierali z tytułu lekcji religii żadnego wynagrodzenia. Panowie, nie minął rok. Rok po tym wydarzeniu księża katoliccy, Kościół katolicki w Polsce podniósł alarm. Dlaczego księża katoliccy jako nauczyciele mają być dyskryminowani? Dlaczego księża katoliccy, skoro tak samo uczą jak nauczyciele geografii, fizyki, chemii, matematyki polskiego, mają pozostawać bez świadczeń? To jest niesprawiedliwe. I natychmiast zaczęto ich opłacać. W ostatnim planie ja liczę, że księży katolicy mają rację. Bo mają rację, bo dlaczego może, bo czemu naprawdę uczyciel geografii otrzyma pieniądze za pracę, a księdze katolicy nie otrzymują, że on co, nie człowiek? On człowiek, ale on się zobowiązał, że nie będzie umowa. Pobierał. Dzisiaj była umowa, panie redaktorze? No to bzdurnicza umowa i potrzebna była zakazać. A tak się stało. No prawidłowo zrobili, to prawidłowo. Prawdziwe zrobione, ale tut inny temat, że dzisiaj zamiast księdzów przyjdą aktywiści LGBT. Otóż to. Zamiast tam nauczeniu religii będzie nauczeniu zmiany płci, tam wartościom pedałów tam i innych, lesbijek, i to będzie dzisiaj wprowadzi się jak główne nauczenie ideologiczne. Przypomnijmy sobie papieży rzymskich, którzy niewiele mieli wspólnego z tak zwaną moralnością i robili sobie to, co wyprawiał pan Kaligula, cesarz Kaligula w cesarstwie rzymskim. Niewiele się różnili od niego, a jeżeli chodzi o naszych biskupów, o naszych księży, no to przecież pedofilia w kościele jest na porządku dziennym. Przecież to są zwykli, zwyrodniali funkcjonariusze, którzy wstąpili do kościoła, bo wiedzą, że będą bezkarni, bo będą mogli gwałcić małe dzieci, bo będą mogli robić Nie, myślę, że w kościele katolickim mamy kilka kwestii. Pierwsza kwestia to celibat. Kościół prawosławny takich problemów nie ma, bo u nas baciuszka ma żonę, ma dzieci i pytanie, no może tam gdzieś tam jakieś wariaty mają się tam gdzieś na peryferii, tak? Tam, czy jak mówić u nas, liberalni popy, tam, którzy chcieć, żeby w prawosławiu to przyjęli to tam małżeństwa pedalskie. Ale, jednopłciowe, tak? Tak, ale to margines. A w kościele katolickim, na wielki żal, my mamy to, że tam idzie liberalizacja, modernizm tak zwany. Z początku zniszczyli mszu trydencką. Później zaczęli zamiast mszy вже там грають на гітарах, співають, там таке почуття, що там якась хіповська дискотека замість набоженства. Дійсно... Хіповська чи хіп-хопова?
A może i hip-hopowe. Czy hipisowska? Hipisowska, a może jeszcze pisowska. Tam pisowska. A może jeszcze i techno, peowska. Albo techno. O, bo to jest dosyć ciekawe. Peowska. W Holandii na przykład kościoły są zamieniane w takie techno, no, techno tak, imprezy. W Holandii nawet zamiast ołtarzu stawiać toaletu i wszystko tam. I kluby nocne, i dyskoteki, i inne. Ale tam to jest fajnie zorganizowane. To bzdura, bo kościół powinien być kościołem. I w miejscu ołtarza powinien być nie unitas, a ołtarz. A kiedy, czemu tam stworzyła się sytuacja? Bo oni myśliły, że kiedy oni zliberalizują kościół, kiedy on będzie odpowiadać czasu, co? I ludzie wtedy pójdą. A okazało się wszystko na odwrotnie. Oni zliberalizowali kościół i ludzie od nich zbiegli, bo oni zliberalizowali później kościoła i jeszcze siebie. Słuchajcie Państwo, rozgłośni Polskiej Międzynarodowego Radia Białoruś na stykle okiem Polaka. Panowie, zostało nam 20 minut, wracamy do tradycyjnych wartości. Kto powinien w Polsce trzymać się... A my nie odchodziliśmy od tradycyjnych wartości. No wie Pan, no u Was rzeczywiście nie ma tej promocji tego tak zwanego szeroko pojętego LGBT, bo u Was jest Zachód uważane... bardzo... Ja mówię u Was w Białorusi, u Was na wschodzie, u Was w Rosji, w Chinach. Silno chce finansować to wariactwo, te ideologie, ale u nas dzisiaj zaczynają zamykać te wszystkie szlaki, z których iszło to wariactwo do nas. Dzisiaj tego nie ma. Kiedy ty pedał, ty chory człowiek, ciebie potrzebno iść do szpitalu, iść i leczyć się, czy iść do w kościół, w cerkiew prawosławną, modlić się, robić wszystko, żeby ten grzech zwyciężyć u siebie. No wiecie, no, my to nazywamy grzechem, ale to jeszcze raz się powtórzę, w ich oczach my też jesteśmy grzechem śmiertelnym. Też tak na nas patrzą. Bo dla nich rodzina, ojczyzna, praca, to grzechy. Faszyzm, tak. A hultajstwo, pedalstwo i... Anarchia. Anarchia to święto. No ale panie redaktorze, no nie do końca, bo widzi pan, jest tutaj pewna nieścisłość, bardzo istotna. Z jednej strony anarchia, pedalstwo, hultajstwo, a z drugiej strony chcą adoptować dzieci. Tak, gwałtować jeszcze nie... Ale w jakim celu? No, nieważne, ale chcą. No, przecież panowie, no to przecież po co adoptować dziecko, skoro sobie można wynająć takie dziecko? Niech sobie zrobią wypożyczalnie dzieci. Kupować. Kupować, niech się nimi zabawiają. No to właśnie tak to właśnie działa na Zachodzie. No nie, no to po co adopcja? No ale adopcja jest właśnie formą właśnie, to jest niezły biznes tak naprawdę. Jeśli ktoś zacznie czytać i zgłębiać ten problem na Zachodzie, to jest to świetny biznes, bo za tym, za każdą taką usługę, dla social services, które gdzieś tam znajdzie jakiś pretekst, żeby komuś odebrać dzieci, to idą pieniądze od państwa. Później instytucja, która zajmuje się, nie wiem, przez jakiś czas tym dzieckiem, idą pieniądze od państwa. Ale gigantyczne już pieniądze idą od instytucji, która znajduje, że tak powiem, chętnych do adopcji tych dzieci. Także to jest niezły biznes, dlatego jakby sprawdzić statystyki, to powiem tak, to jeszcze jest taka, to ja już w tej chwili nie mogę podać kwot, bo już naprawdę nie pamiętam, ale można to wszystko znaleźć w internecie i to nie są jakieś utajnione dane. Za tym to są, mówię, za adopcję ktoś tam dostaje w Wielkiej Brytanii, to są dziesiątki tysięcy funtów. Ja czytałem, to jest panie biznes. Redaktorze, jest ważne, bo ja dyrektor krajańskiego. Ja jedną wiadomość z tego przywodu zaczytałem. Że nieco dawne organizator rozrywek dla wysokiej rangi pedofilów Jeffrey Epstein potajemnie nagrywał seksualne wyczyny księcia Andrzeja Richarda Bransona i Billa Clintona. Pisze o tym brytyjski LBK
powołują się na nowe ujawnione dokumenty w tej sprawie. Sara Ransom, która wydała oświadczenie dotyczące wpływu na ofiary przez skazanie brytyjskiej socjalistki Ghislain Maxwell za handel ludźmi w celach seksualnych, prawdopodobnie napisała wiadomości, w których utrzymuje się cała trójka z filmową finansista pedofił, czytamy w publikacji. Ja właśnie chciałem do tego pana... Sky News wyjaśnia, że nowa partia dokumentów zawiera korespondencję emailowaną pomiędzy jedną z ofiar Epsteina, Sara Ransom, a dziennikarką pracującą wówczas dla The New York Post. I to chciałem właśnie nadmienić do pana Jańskiego. Otóż proszę sobie wyobrazić, że fundacja Billa Clintona dosyć mocno zajmuje się pozyskiwaniem teraz dzieci w Ukrainie, wywożeniem ich do krajów Europy Zachodniej i tam te dzieci są przecież sprzedawane w ręce pedofili, sprzedawane w ręce sadystów, sprzedawane na narządy. Tutaj chciałem odnaleźć, panowie, taką... Ale to przecież na Ukrainie był biznes surogatek, to kwitł przecież. Przecież był wielki problem podczas COVID-u, że nagle się okazało, że mnóstwo dzieci się narodziło, gdzie już byli, że tak powiem, nabywcy na Zachodzie i nie było jak ich wywieźć z Ukrainy. To panowie, więcej powiem, taki koszt zakupu, to nie tylko w Ukrainie, bo w Indiach i w innych krajach, tam dzieci kupują, tam rodzicom obiecuje się, że dzieci trafią w dobre warunki, w lepsze warunki, tym rodzicom płaci się niewielkie pieniądze, te dzieci się legalnie wywozi, a potem jest niestety to, co sobie powiedzieliśmy. Ja chciałbym zacytować jeden z moich artykułów, które zamieściłem w Telegramie i cytuję. Dziennikarka, która zdemaskowała siatkę pedofilów w zachodnich elitach kierowanych przez Epsteina, zmarła w tajemniczych okolicznościach. Otóż niedawno zmarła Janet Ossebert, która kilka lat temu zasłynęła z demaskowania siatki pedofilskiej Epsteina wśród elit europejskich i amerykańskich. Jednocześnie Janet regularnie ostrzegała o braku zamiaru popełnienia samobójstwa oraz o zagrożeniu jej życia po przeprowadzeniu śledztwa. Niespodziewanie na samym początku świąt Bożego Narodzenia znaleziono ją martwą. Oficjalna wersja: samobójstwo. Na mój pogląd, to elity zachodnie, taka liberalna część osobliwa tych elit, chce zmienić społeczeństwo ze swojej natury. Dlatego oni prowadzają przez wewnętrzne kościoła katolickiego, różnych... Protestanckiego, nie tylko katolickiego. Katolickiego, protestanckiego, prawosławnego tak samo, tych patriarchaty Konstantynopolu, różnych ideologów pedalstwa, ideologów tej pedofilii nawet, robią modernizację tych kościołów, żeby zombono mówili tam księcie prawosławni, katolicy i różni inni księdzi, że o to norma, to powinni być lubić, a kochanie to święto, to boska to i powinni wszyscy wszystkich kochać, i dzieci potrzebne kochać, i bzdurę вот ту страшну oni mówić, propagują, żeby zadowolić swoje uciechy, bo dla nich legalizację pedalstwa, legalizację pedofilii, to polegszenie, potanienie tych swoich uciech, usług, które oni chcą. No dla Billa Clintona, jemu przywiedzą tam chłopczyka, jakiego tam chłopaka, tam lat 10, 7, i będzie tam ucieszyć się bezpłatnie. I bez strachu, że będzie siedzieć. I bez strachu, tak, i bez tych krytyki. Tej krytyki, co on tam, jaki handel, jaki rynek pedofilów. Dlaczego? A to będzie to wolność, Biały Dom, centrum pedofilów, tam inne coś. Nie wiem, czy panowie pamiętacie, jak podczas jednej z naszych audycji powiedzieliśmy my sobie... My mówili, pamiętam, przepraszam, pamiętam, co było, kiedy był ten skandal z Moniką Lewińską. O, tego... tak. Dzisiaj już tego nie ma. No tam... Nie ma tych skandali. To straszne słowo wartości tradycyjne.
To już warto. To patrzyłem, kiedy byłem dzisiaj Clinton prezydentem Stanów Zjednoczonych, na pewno tam by nawet to, no tak, pomyśleli, że a co? Powinny impeachment jakiś robić? Nie będziemy impeachmentu do Clintona robić. On przeprowadza progresywne nowe wartości. A ja bym chciał, panowie, jeszcze wrócić do naszej wcześniejszej rozmowy i to były słowa pana redaktora Zermanta. I ja wtedy zadałem takie dosyć szczegółowe pytanie, w jakim celu to LGBT jest propagowane, w jakim celu te społeczeństwa na siłę tworzy się jako społeczeństwa homoseksualne, niezdolne do samoreprodukcji. To, co powiedział redaktor Zermant, dla mnie było tylko jedną stroną medalu. To, co powiedział dzisiaj redaktor Piotrowski, jest drugą stroną medalu. Pierwsza strona medalu jest stroną finansową, ponieważ Zachód już sobie policzył, zachodnie elity policzyły sobie, że nie są w stanie wyżywić i wykarmić takiej populacji, jaką rządzą. W związku z powyższym trzeba ją sztucznie ograniczyć. Dwa, zaspokojenie swoich potrzeb, to, co dzisiaj powiedział redaktor Piotrowski, i zalegalizowanie tych potrzeb, bo przecież co oni robią? Oni dążą nie tylko do tego, aby społeczeństwo zaakceptowało to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, ale przede wszystkim, żeby to było ujęte prawnie, aby to były normy prawne. Ja kiedyś bezczelnie powiedziałem... A z punktu widzenia kapitalizmu to poszerzenie usług seksualnych, to poszerzenie rynku seksualnego, a czym więcej będzie rynku, z punktu widzenia... Tak, tym więcej... Przypomnijmy sobie czasy zakonu Najświętszej Marii Panny z Malborka, tak zwanego Marienburga. No przecież to był jeden największy, najbogatszy burdel Europy. No przecież rycerze zakonni mieli legalne burdele, rycerze frankońscy przyjeżdżali, płacili za to. Potomosłowianie zwyciężyli ten burdel. Pod Grunwaldem, a później w wojnie 13-letniej. Tak to rzeczywiście wyglądało. Więc panowie, ja kiedyś bezczelnie powiedziałem, dokończę tylko ten wątek. Trzeba nawet książkę napisać, wojna z burdelem. Zachodni. To nie po włosku. To nie kolektywny wschód. To nie po włosku, panowie. A to burdel zachodni. No więc dokończymy się. Burdel zachodni dopiero się robi. Kiedyś bezczelnie powiedziałem, że to, co kiedyś było normą, dzisiaj w krajach Zachodu jest patologią. Natomiast to, co kiedyś było patologią, dzisiaj w krajach Zachodu jest normą. Panowie, Zachód odwrócił wszystko o 180 stopni. No. Nic nie jest odwrócone według mnie, to jest tylko propaganda, bo przecież zasady są wiecznie wciąż te same. Od powstania życia na tej planecie tak naprawdę, od powstania, że tak powiem, podziału na dwie płcie, nic się nie zmienia. Żeby trwało życie na tej planecie, potrzebny jest związek, że tak powiem, osobników dwóch przeciwnych płci i potomstwo. To jest odwieczna zasada na tej planecie. A redaktor Zerman powiedział, że tu chodzi o to, że nie są w stanie tych ludzi wykarmić. To jest... Już nie mówiąc o zaspokajaniu swoich chorych potrzeb. To jest, powiem tak, propaganda... To, że ktoś tam sobie zachoruje, jest tam gejem czy lesbijką, to jest już coś innego, ale mówię, propagowanie choroby, no to jest, mówię, tak szkodliwe dla narodu, jak, nie wiem, jak cyklon B, no bo to jest eksterminacja narodu. Czy my będziemy naród eksterminować za pomocą cyklonu B w komorach gazowych, czy będziemy mu wmawiać przez jakieś reklamy, telewizję, jakieś bzdury, że to jest słuszne, to efekt jest ten sam, koniec narodu. Cyklon B jest lepszy, dlatego że przynajmniej wiemy, że ktoś nas zabija. No, znowu ta propaganda LGBT, no to nie wiem, daje jakieś takie fałszywe iluzje, tak, że wszystko jest w porządku, że zmierzamy w dobrym kierunku, a tak naprawdę przecież koniec, nie? Jedno pokolenie. A tutaj przynajmniej wiemy, że SS-man wpakował nas do komory gazowej i za chwilę wsypie cyklon B. No nie wiedziano tego, właśnie o to chodzi, że nie wiedziano. No nie wiedziano, ale... Nie mówiono tego. No nie mówiono. Mówiono, że idą do kąpieli. Tak, no ale chodzi o to, że... Metody były dokładnie Ale jak już cyklon B wpadł, no to już było wiadomo, że SS-mani nas mordują. No może jak pierwsze osoby zaczęły mdleć, to dopiero dochodziło do tej świadomości, tak więc to bardzo podobnie działa ten cyklon B i propaganda LGBT. Też namawiałem do czegoś innego, do wolności i tak dalej, do wygodności, do przyjemności. Ale okazuje się, pod warunkiem, to jest wolność. Okazali się, że przyszli do pedalności. Nie, no pan może być wolnym pedałem, pan może sobie jako wolny człowiek obciąć penisa i wstawić waginę, ale nie ma pan prawa upomnieć się o to, że jest pan z niewolnikiem kapitału, nie ma pan prawa się upomnieć o to, że pański rząd w pańskim imieniu pana okrada i zamienił pana w niewolnika, to już nie. Ale to, że pan sobie może obciąć doszyć, to tak. Na Białorusi u nas jakieś te
operację, co pan mnie tak gorąco namawia. Nie, nie, broń Boże, nie, proszę nie traktować moich słów poważnie. To tylko przedstawienie pewnego argumentu. Nie, nie, nie. No, że jakieś niecne plany się z tym wiążą. Sam pan redaktor wspomniał, że to są niecne plany, żeby mówić wszystkim, że trzeba sobie obciąć albo doszyć. U nas akurat prezydent dziwne, na to nie pozwala, ja na to nie pójdę. Co będzie robić polskie społeczeństwo, kiedy zacznie się te zmiany tuskowskie, kiedy pedały będą stworzyć swoją dyktaturę w Polsce? Co oni, pójdą na ulicę, będą walczyć za swoje wartości, czy przyjmują, o, dobrze, nie. My będziemy pedałami. Nie. Polak to pedał. Nie wierzę w to. Ja osobiście uważam, że po pierwsze, żeby zmienić mentalność społeczną, to potrzeba kilkudziesięciu lat. To nie jest proces jednoroczny, to nie jest proces chwilowy. Dwa, no Polaków do dzisiaj nie... Można pałkę zmienić. Nie zmieni. Polaków się nie da siłą zmienić. To jest bzdura. Polaków siłą jeszcze nigdy do niczego nie zmusił. Nikt nigdy i to się nigdy nikomu nie udało. Siły wyciągnęli Polaków z obozu socjalistycznego. Nawet Hitler nas nie zmusił, a co dopiero. Tutaj Polacy dali się oszukać, a to inna bajka, ale wróćmy do tematu. Otóż nie wierzę w to, aby Polacy dali z siebie zrobić homoseksualistów. No nie wierzę w to, to jest absolutnie niemożliwe, więc myślę, że całe te plany przejdą w którymś momencie, któregoś dnia po prostu do historii. Przyjedzie do Polski jeszcze Bill Clinton tam, żeby... Moniką. Nie, tam Sapsztajnem przyjedzie, i coś zrobi, będą wszyscy homoseksualiści. Z młodym Sorozem. Jednak nastawienie polskiego społeczeństwa do, że tak powiem, do LGBT 35 lat temu było całkowicie inne niż jest teraz, ale problemem według mnie jest to, że niektóre wartości chce się na siłę powiązać z religią, bo kiedy powiedzmy niektóre kwestie, że tak powiem, nawet i światopoglądowe związane, nie wiem, z rozwojem ludzkości, nauką, postępem i tak dalej, powodują to, że ludzie z pewnych rzeczy rezygnują, no bo niektórzy odchodzą od religii. Ale jednocześnie jest problemem jest to, że odchodząc ludzie od religii, również porzucają wartości, które są uniwersalnymi wartościami i to jest według mnie problem. Bo gdyby ludziom zastąpić, powiedzmy, nie wiem, w jakiś sposób dać jakąś inną ideologię, zastąpić im, że tak powiem, tę utratę tej religii czymś innym, wyższym jakimś celem, to ja sądzę, że można było zachować te wyższe właśnie, te uniwersalne wartości, tak jak tutaj było mówione, nie wiem, ja bym zaczął w tych wartościach od rodziny, bo ona jest, że tak powiem, podstawą tych wartości. A jeśli chodzi o religię, no to różne mamy religie na tej planecie, bo mamy przecież to nie tylko jest chrześcijaństwo w różnych formach, tu mamy islam, mamy hinduizm i tak dalej, i tak dalej. Ale wiele i mamy również ludzi, którzy nie są religijni, a jednak wyznają te same wartości, jeśli chodzi, tak jak powiedziałem, chociażby o posiadanie rodziny, to żeby, nie wiem, honor, praca i tak dalej, i tak dalej. Dlatego problemem jest to, że my przeskakujemy ciągle ze skrajności w skrajność, bo jeśli ktoś, powiedzmy, nie wiem, był religijny i nagle, i to jest, powiem, to jest bardzo powszechne zjawisko, że jeśli ktoś odrzuca Boga, bo powiedzmy jego już światopogląd nie pozwala mu, albo wiedza nie pozwala mu wierzyć, to od razu odrzuca wszystko. Absolutnie wszystkie wartości odrzuca, bo i rodzina jest zła, i praca nad sobą, i honor jest zły. No bo jak nie ma Boga, to po prostu nie... Stał satanistą. Tak, tak, no dokładnie. To jest taki, no to jest hedonizm, taki skrajny hedonizm. Bo mówię, bo przecież można korzystać z uciech życia, tak, ale róbmy to wszystko, że tak powiem, z jakimś umiarem, a tu właśnie nie ma tego umiaru, bo rezygnujemy z religii, rezygnujemy z Boga, rezygnujemy ze wszystkich wartości. Ciekawe, zrobić taki eksperyment, tak, odprawić marsz LGBT dzisiejszy, z Polski dzisiejszej w Polsku 89 roku. Co było? No właśnie, i o tym mówię, że to jest olbrzymia zmiana w społeczeństwie polskim, bo z jednej strony, że tak powiem, jest odejście od religii, bo nawet mówię, bo jest, oczywiste, że jest, bo nawet właśnie udział, że tak powiem, dzieci, które chodziły na religię z własnej woli, a teraz udział dzieci, które teoretycznie powinny chodzić, a robią wszystko, żeby nie chodzić na te lekcje religii, więc widzimy, że jest to, ale i to jest rola państwa według mnie, bo to jest rolą państwa i rządzących, żeby ludziom po prostu jednak
uświadomić, że są wyższe wartości. No ale może właśnie problemem jest nawet sam ustrój kapitalistyczny, który jednak gloryfikuje, co gloryfikuje? Wyzysk, cwaniactwo, jakąś bezwzględność wobec drugich. Także to, co się dzieje, jest, że tak powiem, może nie wynikiem nawet do końca, że tak powiem, upadku jakiegoś moralnego, tylko właśnie to jest kwintesencją wypadkowa. Tak, tego ustroju, który mamy kapitalistycznego. W 89 roku taki marsz nigdy by się nie odbył. Po pierwsze, władze by na to nie pozwoliły, po drugie, no, społeczeństwo samo by rozpędziło go pałkami. Od Bierut dozwolił przechodzić po Warszawie, tam 50 jaki pierwszy rok tym pedałam, oni zebrali się, poszli. Co to byłoby? O Matko Boska, nie, nawet nie byłoby o tym mowy. Oni by mogli pójść z czerwonymi szturmówkami przeciwko pedałom, to tak, ale na pewno nie w tym ujęciu, jak pan redaktor Piotrowski powiedział. To na pewno by się w czasach Bieruta, nawet w czasach Gomułki, Gierka, Jaruzelskiego, nawet na początku Pilsudskiego? Też nie, na pewno a nie. A jaki czas mogli? Współcześnie, panowie. Tylko, w czasach Kaliguli. No w czasach Kaliguli, to tak, to rzeczywiście takie procesje Marsa, Erosa to byłyby na porządku dziennym, no ale to były inne czasy. Natomiast rzeczywiście od tamtej pory aż do czasów współczesnych to takie promowanie homoseksualizmu, nie było czegoś takiego. Powiem więcej, no ci nasi homoseksualiści, te nasze lesbijki, oni żyli w ukryciu, oni się z tym kryli. Promuje się, bo przecież... To dzisiaj. Nie, promowało się przez całe 35 lat, bo to nie chodzi o to, że nie wiem, mamy nagle nauczanie LGBT w szkole, ale całe mamy? Hollywood, to wszystko, przecież to jest przesiąknięte. Mówili, co norma. Tak. Co to potrzebne, co dobrze, chaj będzie, my powinni wszyscy być tolerantni, tam wcześniej ludzie prosto nie mówili pro te, nawet kiedy tam jakieś tam byli homoseksualiści, gdzieś coś robili, ale to nie mówili i nie demonstrowali publicznie, że oni są taki. No bo heteroseksualiści też tego nie demonstrują. Po prostu da. Jestem heteroseksualistą, ale nie ganiam po jakichś manifestacjach dla heteroseksualistów, gdzieś tam w jakiejś skóry poubierany z żoną i z małżonką i jeszcze do dzieci do tego zmuszam. Popracowali 30 lat i to nastawienie społeczne troszeczkę się zmieniło. Dzisiejsze polskie społeczeństwo nie będzie walczyć za wartości tradycyjne i pogodzę się na zmiany tuskowskie. Ja myślę, tak, że będzie odwrotnie. A ja myślę, że z czasem po prostu tak jak jest, mówię, to jest delikatna propaganda, bo gdyby na przykład to, co w tej chwili już próbuje się wprowadzać w szkołach, powiedzmy to, o czym była tutaj mowa, gdyby to próbowano właśnie 35 lat temu wprowadzać, w życiu nikt by się na to nie zgodził. Nawet nikt by nie zaproponował. Czyli to, że oni już w ogóle o tym myślą, jest dowodem na to, że oni sprawdzili, że społeczeństwo już jest w części na to gotowe, że już będą jakieś spory, że jeśli nawet będzie część społeczeństwa, która będzie przeciw temu, to będzie druga część społeczeństwa, która będzie to popierać. Albo będzie neutralna. Albo będzie neutralna, więc oni wiedzą, że to jest dobry moment, że to można wprowadzać. Ja uważam, panowie, że absolutnie nie macie racji, a czas pokaże, który z nas miał rację. A ja myślę, że w ten sposób, w tej sytuacji na pewno będzie następny. Kiedy Polska pójdzie na współpracę z Unią Euroazjatycką do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, kiedy wyjdzie z tego obozu koncentracyjnego, umierającego, północnoatlantyckiego, z Europejskiej Więzienia Narodów i dołączy się do krajów tradycyjnych wartości, wtedy wszyscy pedały będą wyleczone i wszyscy będą żyć w wartościach tradycyjnych. Panowie, zostało pół minuty, ktoś coś? No chcę powiedzieć, panowie, nie zapominajcie, że najważniejsze teraz walkę o to, żeby nie było wojny. Piszcie i wrzucajcie swoje nie wojnie do skrzytek pocztowych. Słuchaliście państwo rozgłośni Polskiej Międzynarodowego Radia Białoruś na styk okiem Polaka. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie audycji. Do widzenia, do usłyszenia państwu. Do widzenia państwu.